Głośny niedawno opublikowany przez Rzeczpospolitą sondaż Ibris donosi, że 55% naszych rodaków zgadza się z tezą, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Ten wynik jest interpretowany przez wielu dziennikarzy jako wyraźne poparcie dla jednej strony sceny politycznej. Natomiast co ważne, wynikowi temu nie towarzyszyło zadanie pytania, kto mianowicie zagraża tej demokracji i ewentualnie jakie są te zagrożenia. Dlatego wszelka interpretacja jest dość trudna. Wydaje się jednak, że wśród różnych innych zagrożeń, które można by zauważyć, jakie w tej chwili mamy, jest i wojna na Ukrainie, bardzo blisko naszych granic, i problem uchodźców, z którym wyraźnie Europa sobie nie radzi i próbuje, i niektóre kraje próbują wymuszać na krajach innych wbrew regułom demokratycznym. I to, że w naszych wyborach frekwencja jest tak niska, bo wyraźnie wielu naszych rodaków jest dawno zniecierpliwionych stanem naszej demokracji i nie chce w niej brać udziału. I wreszcie również nagrania taśm, które usłyszeliśmy kilka miesięcy temu, w których niektórzy urzędnicy państwowi pokazywali raczej zainteresowanie swoimi interesami niż interesami publicznymi, niż służbą społeczną, niż dbaniem o państwo polskie. Jeden z nich podsumował to nawet diagnozę państwa polskiego pewnym znanym cytatem kończącym się na i kamieni kupa. W tych czasach wydaje się, że w związku z tym, że demokracja może mieć różne źródła zagrożenia, ale przejdźmy głębiej. Wydaje się, że ta interpretacja jest też niewystarczająca. Mieliśmy bowiem kiedyś takiego wielkiego Polaka, który przypomniał nam o kilku ważnych słowach. Po pierwsze, mówił o tym, że wolności nigdy nie można posiadać, że trzeba ją stale zdobywać. Tak właśnie powtórzył to słowo stale. Przed połączonymi izbami Parlamentu Polskiego powiedział, że demokracja bez wartości może przerodzić się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. To są bardzo ważne słowa i jednocześnie bardzo zobowiązujące, bo jeśli tych wartości nie mamy lub też nie dbamy o nie, to według Jana Pawła II ta demokracja jest u nas stale zagrożona, więc być może demokracja w jakiś sposób wymaga tego, żebyśmy o nią stale się troszczyli i żebyśmy troszczyli się na poziomie nie tylko politycznym, ale na poziomie aksjologicznym, na poziomie wartości, na poziomie wartości wyznawanych nie tylko przez polityków, ale również przez społeczeństwo. Jednym z ważnych, bardzo ważnych elementów dbania o tę demokrację jest słowo. I tutaj warto przytoczyć takie zdanie Jana Pawła II, takie słowa Jana Pawła II z Olsztyna z 6 czerwca 1991 roku. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym, jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Warto się zastanowić, czy takie zaufanie, czy takie podejście do prawdy i do tego, jak ta prawda jest wyrażana, cechuje nasze życie społeczne, publiczne, dziennikarzy, polityków. Ale nie wystarczy nad tym przejść do porządku dziennego, bo warto też spojrzeć na to, jak sami między sobą, między znajomymi, między rodziną, w sprawach związanych z naszymi poglądami rozmawiamy ze sobą. Powinniśmy się zastanowić również nad tym, jak w naszym otoczeniu realizujemy wezwania do solidarności, do służby drugiemu, do służby bliźniemu, do miłosierdzia, do dialogu społecznego. Być może to w naszym otoczeniu, w naszej pracy, na naszym osiedlu, na naszej ulicy, w naszym bloku są osoby, które potrzebują naszej pomocy, są osoby, które potrzebują naszego dobrego słowa, są osoby, z którymi powinniśmy się pojednać. Może zwłaszcza przed świętami jest to dobry na to czas. Ten czas nie powinien zostać zapomniany i po świętach, ale
święta są i Adwent takim dobrym czasem, żeby właśnie o tym zapamiętać. Może wtedy łatwiej będzie nam zbudować nasze społeczeństwo w dobry sposób, taki jak zachęcał nas do tego Jan Paweł II, i może łatwiej będzie doprowadzić do tego, żeby Polska była Polską, takiej, jakiej chcemy. Tego Państwu życzę i do zobaczenia za tydzień.